Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy porozmawiać z Janusem na temat więźnia. O, tutaj jest, witaj. Porozmawiałem z więźniem. Powiedział mi, że Fulko jest w zmowie z orkami. Naprawdę. A to zdrajca. Musisz natychmiast powiadomić o tym jego wysokość. Wszystko w swoim czasie. Po pierwsze, potrzebne są dowody przeciwko Fulko. Jakie dowody? Więzień powiedział mi, że Fulko musi mieć list, który go zdemaskuje. Gdybym tylko wiedział, gdzie go trzyma. Jeśli ten list jest taki ważny, na pewno bardzo dobrze go schował albo nawet zniszczył. A może ma go przy sobie? Bardzo wątpię. Fulko w każdej chwili musi być gotowy na podobne oskarżenia. Gdyby u niego znaleziono taki list, to z nim koniec. Fulko jest zbyt przebiegły, aby działać tak nierozważne. Tak stawiasz sprawę. No cóż, miejmy choć nadzieję, że nie zniszczył listu. Tylko gdzie mógł go schować? Na początek obejrzałbym jego pokój. Może trzyma go w swoim kufrze. Nie jest to zbyt proste. Niby dlaczego? Kufer na pewno jest zamknięty, a strażnik nikogo nie przepuści do pokoju. Więc list jest jakby bezpieczny. No cóż, trzeba ukraść klucz Fulko, którym otworzę drzwi do jego pokoju. Muszę być tylko mistrzem kradzieży kieszonkowej. Haha. Na to wygląda. Ale co zrobisz ze strażnikiem? A co mogę zrobić? Jakoś go unieszkodliwię. Będzie lepiej, jeśli skorzystasz z zaklęcia snu. Inaczej ryzykujesz, że on podniesie alarm i na ciebie rzuci się cały zamek. Dobrze. Zobaczymy, co da się zrobić. Ale mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Przyjdź do mnie, kiedy zdobędziesz już list. Muszę osobiście się przekonać, że Fulko jest zdrajcą. Dobrze, tak uczynię. Dobra, czyli co, idziemy do Fulko bezpośrednio już. On się będzie pluł na mnie, jak nie wiem, podejrzewam. W sumie to nie muszę z nim gadać. Chociaż... Witam. Ostrzegam cię, nie wchodź mi w drogę. Jasne. Nie chciałam tego, tylko chciałam się spytać, czy się wyspał. Wyspałeś się? Co? Dlaczego tak sądzisz? Cóż, akurat widziałem, jak w nocy kręciłeś się po sali tronowej. Co? Byłeś tam w nocy? Co tam robiłeś? O takiej porze nie masz tam czego szukać. Zrozumiałeś? Nie będziesz mi mówił, co mam robić. Jasne. Przestań weszyć, bo tego pożałujesz. W naszym więzieniu znajdzie się dla ciebie jakaś przytulna cela. Nie strasz mnie, Fulko. Masz za krótkie ręce, żeby wsadzić mnie do więzienia. Dobrze wiesz, co wtedy by z tobą zrobił Lord Baldwin. Skoro tak uważasz. Zresztą, zawsze są inne środki. Ostrożnie, Fulko. A jeśli Brunę zainteresuje to, co widziałem w nocy? A niby czemu? Ja tylko postanowiłem przespacerować się przed snem. Co gubernatorowi do tego? Nie próbuj się tłumaczyć, Fulko. Doskonale wiem, co tam robiłeś. Więc co tam robiłem? Rozmawiałeś z posłańcem ciemności i... Ach, ty przeklęty łotrze. Co chcesz przez to powiedzieć? Planujesz coś bardzo złego. A co takiego planuję, mój ty wszechwiedzący? Tego jeszcze nie wiem. Ale z pewnością się dowiem. No, powodzenia w śledztwie. Dzięki wielkie. Czy ja mam zaklęcie snu, bo to jest bardzo ważna sprawa. Mogę nie mieć, ponieważ używałam ostatnio. Mam jeden sen, ale on nam wystarczy zdecydowanie, więc... Nie ma co się wiecie. Dobranoc. Otwieramy. Najpierw sobie zbierzemy te sakieweczki, a teraz kuferek Fulko. Mamy złotko. O Jezus. Nie zamykaj. Mamy złotko i list. Stój. Co tu robisz? Już sobie idę. Haha. Dobra, robimy F10 i zobaczmy, co mi powie ten list.
Witaj, Fulko. Długo zamierzasz jeszcze czekać, aby Bruno raczył w końcu przekazać nam miasto? Z kilkoma miejskimi strażnikami jakoś sobie poradzimy. Po prostu otwórz w nocy wrota i ta mora nasza. Jako. Jako, Jacko. Mam list. Czytaj. Rzeczywiście, Fulko jest w zmowie z orkami. Nigdy bym nie pomyślał. Trzymaj list z powrotem. Jak widzisz, miałem rację. Teraz można zdemaskować Fulko. W takim razie, natychmiast udaj się z listem do Bruno, żeby zdrajca otrzymał to, na co zasługuje. To jest zbyt ryzykowne. Fulko nie jest głupi i zapewne powie, że list został podrobiony. To co robić? Pójdę do Fulko i pokażę mu list. Może zaskoczony popełni jakieś głupstwo. Lepiej nie. Na pewno zechce cię zabić, gdy pokażesz mu list. Na to liczę. Nie obawiaj się, z Fulko jakoś sobie poradzę. No dobrze, twoja decyzja. Niech Inouz ma ciebie w opiece. Okej, okay, czyli będziemy mieli walkę z bossem, tak? No to super. Na to wygląda. Chwila. Wiem, że potajemnie prowadzisz interesy z najemnikami orków. Mam je. Mam list, napisany do ciebie przez dowódcę najemników. Śledziłeś mnie. Więc teraz za to zapłacisz, ty podły szpiegu. O kurde, Fulko jest mistrzem w broni. To niedobrze. Ale ja mam ładnego kryta, on takiego nie ma chyba. Znaczy, nie wiem. No, ale uspokój ty się tu. Okej, kurde, zabiłam go. Miecz paladyna miał, gościu. Jabłko, szynka, ser, wino. Teleport do zamku na Tamorze, no dziękuję bardzo. Chwila. Fulko nie żyje. Tak, już o tym słyszałem. Zdrajca na nic innego nie zasłużył. Jak to dobrze, że w porę go zdemaskowałem. Tak. Dziękuję ci za pomoc na Tamorze, ale... Co? Nie oczekuj, że gubernator będzie taki hojny w podziękowaniu. Zbyt dobrze go znam. Ojej. Co tak nagle Bruno stał się gubernatorem, a nie władcą tej Mei? No cóż, myślę, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, Bruno znów będzie gotów uznać Erchaobara za swojego króla. Dobra, gdzie jest gubernator? Tu jest. Ale będziemy mieli coś, czuję, przechlapane. Fulko nie żyje. I co? Tylko mi nie mów, że go zabiłeś. Fulko prowadził podwójną grę. Kombinował z orkami. A masz na to dowody. Widziano go, jak wieczorem spotkał się z dowódcą najemników orków. Hm? To podejrzane. Ale na pewno ma jakieś proste i logiczne wyjaśnienie. Znalazłem też ten list, potwierdzający winę Fulka. Pokaż. Oto on. Na Innosa. Masz rację. Fulko był zdrajcą, zamierzającym wydać nas w łapy orków. Więc mi wierzysz? Oczywiście. Pokazane przez ciebie dowody nie wzbudzają wątpliwości. Jak Fulko zdołał tak szybko zdobyć twoje zaufanie? Cóż, pewnego pięknego dnia zameldowano mi, że do zamku przybył podróżnik, pragnący jak najszybciej ze mną porozmawiać. Z początku nie chciałem go przyjąć, ale wkrótce mi przekazano, że ma dla mnie bardzo ważny list. Więc zgodziłem się z nim spotkać. Czego chciał? Natychmiast przeszedł do rzeczy. Stojąc bezpośrednio przede mną, powiedział mi, że otrzymał rozkaz, by mnie zabić. Wybacz. Nie przesłyszałem się. Nie, dobrze słyszałeś. Powiedział mi, że jest asasynem i że otrzymał zlecenie zabicia mnie albo negocjacji ze mną, jeśli uzna, że jestem bystrym i mądrym człowiekiem. Ciekawe. I co dalej? Dał mi list od czarnego maga Almansora, w którym pisało, że orkowie wkrótce zaatakują moją wyspę. Jednakże Almanse napisał też, że mogę ją uratować, jeśli będę podążać za radami jego pełnomocnika Fulka. Doradził mi, abym zaczął negocjacje z orkami, gdy tylko staną na wyspie. I tak od razu uwierzyłeś Fulkowi? Nie. Najpierw chciałem wrzucić go do lochu, ale Fulko powiedział, że wkrótce sam się przekonam o prawdziwości listu.
ponieważ minęło zaledwie kilka dni, zanim orkowie wysłali na brzeg grupę najemników orków jako awangardę. Mieli za zadanie oblegać zamek Temaure, dopóki armia orków nie dotrze na wyspę. Nie minęło dużo czasu, zanim potwierdziły się te wiadomości. 3 dni później najemnicy znaleźli się na wyspie i rozpoczęli oblężenie. W końcu wyznaczyłem Fulko na swojego doradcę i dałem mu wszystkie niezbędne uprawnienia do negocjacji z wrogiem. Zaufałem mu, ponieważ wydawał mi się być uczciwym człowiekiem. Ale teraz już wiem, że ten nikaczemnik prowadził ze mną brudną grę. I niech jego czarna dusza na wieki jęczy w królestwie Beliara. Co z najemnikami orków? Cóż, co z nimi? Dopóki są na naszej wyspie, mamy problem. Chociaż ich dowódca J.K. proponował mi rozpoczęcie negocjacji. Jest tylko jedno rozwiązanie. On i jego ludzie muszą natychmiast opuścić wyspę. Na nic innego się nie zgodzę. A kto będzie prowadził rozmowy? Początkowo chciałem, aby to był Fulko. Może ty się tym zajmiesz? Dlaczego ja? To bardzo proste. Jeśli się zgodzisz, to będę bardziej skłonny znowu uznać króla Erchaobara za prawowitego władcę tej Mei. A także odpowiem na wszystkie twoje pytania dotyczące floty orków. Ale tylko wtedy, gdy nasz problem z najemnikami orków zostanie rozwiązany. Zgoda. Gdzie mam się spotkać z J.K.? U stóp góry, która leży między miastem a dwoma obozami najemników orków w lesie, będzie na ciebie czekał. Chcę się czegoś dowiedzieć o Stamlerze. O Stamlerze. Żartujesz sobie. Sądzisz, że nie mam nic innego do roboty, jak zajmować się jakimś duchem. Lepiej porozmawiaj z moim służącym, Janusem. Jest ekspertem w tych sprawach. Całkiem niedawno opowiadał mi nieprawdopodobną historię o duchu, który podobno nawiedza zamek. To po prostu śmieszne. Zaczyna mi się wydawać, że wszyscy dookoła są niespełna rozumu. Aha, no to fajnie, widzę, traktujesz swoich ludzi. Którą mamy godzinę? 13. Wiecie co? Wypadałoby się przekimać może. Fulko, widzę, że tak będzie leżał. Teraz mamy przynajmniej wolny pokój. Tutaj możemy sobie teraz w sumie spanko robić. Więc prześpijmy się na spokojnie do rana. I co? I udajmy się może faktycznie na te negocjacje. Mamy miasto, zamieszki. No, ilość zadań w dzienniku jest porażająca. Okej, doruszajmy. Mam tylko nadzieję, że nic nas tutaj złego nie spotka. Co, ja coś mówiłam? Ja już tu widzę zgraję najemników orków. Lepiej było tu nie przychodzić. Dobra, na szczęście trafiam go fajnie w miarę z kuszy. W miarę to jest dobre stwierdzenie chyba. Dobrze. Doigrałeś się. Kolejny najemnik orków. Ten jest słabszy, bo widać. Trzeba będzie troszeczkę w tą kuszę dać, z tego co widzę, bo naprawdę dobrze nam się z nią operuje. Dobra, podejrzę tutaj jeszcze bliżej, bo jednak nie mam dużo procent. Okej, raz dostałam z łuku, może być. Nie boli to jakoś bardzo. Trochę słabo, że wiecie, mamy prowadzić negocjacje, a tutaj mnie ludzie atakują. Typowo należący, wiecie, do tych właśnie jakby najemników. Ale dobra, to już taki szczegół. Ruszajmy więc na pogadankę z Jacko. To jest tutaj niedaleko. To jest w sumie tam, gdzie znaleźliśmy złodzieja tego amuletu. Tak jest. Tam jak widać już są... Jest ork i jest człowiek. Tam coś jest jeszcze. Co to jest? A, wilki, no tak, bo ja tam nie szłam jeszcze. Okej, no to weźmiemy, pogadamy sobie. Ork, ochroniarz Jacko. I Jacko. Dość prosta kradzież. Dziękuję bardzo. Witaj.
Musicie opuścić wyspę. Kto tak powiedział? Bruno. Przekazuję ci to i ostrzegam. Przy brzegu stoi królewski okręt wojenny z Myrtany. Co? To co słyszałeś? Jeśli się stąd dobrowolnie nie wyniesiecie, to ostrzelamy wasz obóz z naszych dział. Ha! Jeśli spróbujecie to zrobić, zaczniemy szturmować miasto. Biorąc pod uwagę rozmiar garnizonu, szybko sobie z nim poradzimy. No to zobaczymy. Więc nie wyniesiecie się stąd. I nawet o tym nie myślimy. Tak czy inaczej, wkrótce tutaj pojawią się orkowie, więc wam się dostanie. Mówię to po raz ostatni. Poddajcie się, dopóki jeszcze możecie. No i co, i po negocjacjach, tak? Negocjacje zakończone. Teraz muszę pójść do Bruno i przekazać mu, że najemnicy nie opuszczą wyspy dobrowolnie. Zdaje się, nie obejdzie się bez walki. No to prawda, będziemy walczyć z nimi. Ale wszystko w swoim czasie. Do zamku. Witaj, Bruno. Nie będziesz zadowolony z tego wszystkiego. Hej, ty. Negocjacje z Wejką nie powiodły się. Cholera. W takim razie musimy walczyć. Musisz zgłosić lordowi Baldwinowi, że pilnie potrzebujemy jego pomocy. Ode mówi, ponieważ do wykonania zleconego mu zadania potrzebuje wszystkich swoich ludzi. Zresztą, nasz okręt mógłby dać salwę w kierunku obozu najemników. Po prawdzie, wtedy na pewno zaatakują miasto. W żadnym wypadku nie powinno to mieć miejsca. W takim razie ty musisz zająć się najemnikami. Sam jeden. Naturalnie. Chyba, że pomogą ci w tym twoi towarzysze. Moi ludzie z tobą nie pójdą. Są na to zbyt czujliwi. Unter welchen Umständen wärt ihr bereit, dem König wieder die Treue zu schwören? Ich dachte mir schon, dass so eine Frage kommt. Und? Wie sieht es aus? Wir sind jetzt unabhängig. Warum sollten wir König Robert wieder anerkennen? Seine Paladine haben uns schmählich im Stich gelassen. Weil ihr sonst den Orks ausgeliefert seid. Deshalb. Was gibt es da zu überlegen? Da uns König Robert nicht mehr schützen kann, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Nun, dann biete ich, als abgesandter Lord Baldwins, euch unseren Schutz an. Ach, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass ihr vorhabt, euch hier niederzulassen, oder? Nein, wir würden euch aber gegen die Orksöldner helfen und zuweilen hier nach dem Rechten sehen. So, so. Aber das alleine wird nicht helfen. Nach den Söldnern kommen mit Sicherheit die Orks. Wie sollen wir uns vor ihnen schützen? Wir sind nicht reich genug, um neue Truppen zu unserem Schutz anzuwerben. Allerdings, wenn wir die Minen wieder in Betrieb nehmen könnten, sähe das Ganze schon viel besser aus. Jakie kopalnie? Nic nie wiesz o kopalniach tej Mei? Nie. A co to za kopalnie? Od lat na Tamorze wydobywano magiczną i żelazną rudę. Nie mówiąc już o soli i srebrze. A teraz już się nie wydobywa. Nie, z początkiem wojny wszyscy kopacze odpłynęli do Myrtany, a tu nie został nikt, kto umiałby wydobywać rudę. Więc brakuje ci tylko kopaczy, by wznowić wydobycie. Tak, ale skąd ich wezmę? Możliwe, że kilku ludzi można by znaleźć w Khorinis, ale jak ich stamtąd dostarczyć na Tamorę? No dobrze. Co się stanie, jeśli postaram się, żeby praca w kopalniach została wznowiona? Wtedy uznasz władzę króla. Jeśli to zrobisz, to przystanę na twoją prośbę. Jednak pod warunkiem, że pozbędziesz się najemników orków i zajmiesz się naszą ochroną. Dobrze. Zajmę się twoimi kopalniami. Masz gdzieś mapę z ich lokalizacją. Tak, oto ona, trzymaj. Jeszcze jedno. Chciałbym też otrzymać od ciebie dowody tego, że w kopalniach jeszcze jest co wydobywać. Więc przynieś mi 3 bryłki magicznej rudy, 5 bryłek żelaza, 5 bryłek srebra i 5 bryłek soli. I to nie wszystko. Z różnych przyczyn, straciliśmy dostęp do kopalni. Co się dzieje z kopalnią rudy żelaza? Zajął ją niewielki oddział najemników orków. Póki nie zostaną stamtąd usunięci, nie uda się wznowić wydobycia. Ale jeśli zdołasz pozbyć się tych sług Beliara, nie zapomnij zabrać 3 bryłek magicznej rudy i 5 bryłek żelaza. Co się dzieje w kopalni soli? Głębiny kopalni są opuszczone od bardzo długiego czasu. Obawiam się, że roi się tam od potworów. Tylko jeśli się ich wszystkich pozbędziesz, można będzie mówić o wznowieniu wydobycia. Nie zapomnij wydobyć 5 bryłek soli, po tym jak pozbędziesz się wszystkich potworów.
Co się dzieje w kopalni srebra? Nic dobrego. Wejście jest zawalone i od zewnątrz nie da się oczyścić zawału. Obawiam się, że nie uda się w niej wznowić wydobycia. Ale jeśli jednak coś wymyślisz i zdołasz się do niej dostać, przynieś mi z niej 5 bryłek srebra. No i dobra. Mamy taką ilość zadań, że teraz się z tego nie wykaraskamy. Dobra, od czego by tutaj zacząć? Myślę, że zadanie więzień możemy skończyć. Ponieważ nam zalega. Stamler na razie nam niepotrzebny jest do niczego. Więc Stamlera chwilowo olejemy. Chodźmy uwolnić tego więźnia. Skoro już możemy go legitnie wypuścić i jest git. Będzie jedno zadanie mniej. Dzień dobry, witam serdecznie. Możesz już stąd iść. Fulko został zdemaskowany. Doskonale. Więc nie powiódł się jego perfidny plan. Tak. A przy okazji ty jesteś wolny. Możesz wracać do miasta. Nikt więcej nie będzie cię prześladował. Dziękuję za dobre wieści. Wreszcie mogę opuścić tę norę. Dokąd teraz pójdziesz? Przede wszystkim do gospody. Siedząc kilka tygodni o chlebie i wodzie, chcę wreszcie dobrze zjeść i wypić coś normalnego. No to świetnie. I co, zadanie zakończone? Tak jest. Stamler, ołtarz Adanose, zatopiona wieża. Gdzieś u wybrzeży. Zapomniałam, gdzie ta wieża jest, więc będę musiała sobie sprawdzić. Pierścień szybkości, wieża strażnicza. Bossman, to w ogóle nie zrobimy nic. Tajny cel podróży. Gobliny, prowiant, gra w kości. Pierścień prędkości, wieża strażnicza Tamory. Królewskie szaty zatopiona, najemnicy orków, kopalnie. Okej, no to co robimy? Chodźmy, moi drodzy, może sobie trochę pozwiedzać. Teleportacja się przyda w sumie może na plażę. Możemy też zerknąć, co tam się dzieje u nas na statku w sumie. Może z kimś pogadać na przykład. To się okaże za chwilę. Harald, coś masz do powiedzenia? Chyba nie. Ale nie wiem, czy coś na przykład nie powie mi, nie wiem, Gernot na przykład? Nie. To wracamy z powrotem. Dobrze. Myślałam, że coś odkrywczego będzie tutaj czy coś, a tutaj nic. No dobra. No to co robimy? Chodźmy w takim razie w głąb. Moglibyśmy spróbować dostać się do kopalni, ale... Kopalnię to może trochę później jednak zrobimy. Nie teraz. Teraz bym chciała dostać się może do tej wieży strażniczej. Bo mi się kojarzy, że jakoś tędy się całkiem nieźle szło. Ewentualnie po prostu sobie zbadać teren, prawda? Bo tutaj żeśmy nie badali terenu. Za bardzo. Tutaj się dało właśnie na przykład dołem przejść, z tego co pamiętam. I tutaj warto przejść. Sobie mogłam plażą iść, a nie tędy. Ale to już mało ważne. Zobaczmy, jak sobie radzę z tą kuszą na jaszczurki. Ała, o Jezus, przestraszyłam się. Uspokoisz się tu, szary kąsaczu. No jednak wiecie co, to jest walka level mistrz. Tam się da wyżej wejść. Mam mapę, ale nigdy jej jeszcze nie otwierałam chyba. Co ciekawe. Nie, to jest pierwszy raz, kiedy mamy mapę. Okej. Tylko, że to jest mapa niekupiona przez nas nigdzie, przez co nie mamy zaznaczone, gdzie co jest. To akurat minus. Czemu ty mnie nie chciałeś atakować? To było bardzo dziwne. Nie mam pojęcia. Ale tu jest fajnie. Niestety mi się chyba oberwało od tego ścierwojada. Tu jest kufer.
Ja go chyba nigdy nie otworzyłam wcześniej, bo go po prostu nie widziałam. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, prawo. Prosta sprawa, pieniążki. Nie, już nie otwieraj ponownie tego kufra, błagam cię. Też tego nienawidzicie, jak się to baguje? Tam coś jest na górze. To jest wilk. On mi się zaraz spierdzieli na głowę. Nie! Uff, udało się, żeby on nie zginął za mnie. No dobrze, miło. Tam coś jest, tu coś jest. Trochę sobie pozwiedzamy. Teraz już nam w sumie zostało głównie zwiedzanie na tej wyspie. Gobliniarskie. Siemka. Fajnie, że zszedł czarny goblin na hita. Ten zwykły nie. A, ja już jestem tutaj, no tak. Do wieży obserwacyjnej i do ołtarza Adanosa, czyli w sam raz powinniśmy iść właśnie tam. Ja bym tylko się jeszcze chętnie przeszła tutaj w sumie na górę. A z drugiej strony nie, bo tam możemy iść kiedy indziej. Tu jest tyle zawiłych ścieżek, że tutaj lepiej nie kombinować z łażeniem. Bo przyjdzie taki moment, że się po prostu pogubimy, gdzie my byliśmy, a gdzie nie. Warto uważać. Ale to był dziwny dźwięk. Nie widzę na razie żadnych roślin. Też mnie to niepokoi, bo się czuję tak, jakby się lokator zbagował. Do ołtarza Adanosa. No dobrze, niech będzie w takim razie najpierw ołtarz Adanosa. Jak dla mnie... Może być. Czemu tutaj tak pusto się jakoś dziwnie zrobiło? To ja nie wiem tego. Tam coś jest, ale tam się wchodzi od tamtej strony. To nas nie dotyczy. Tutaj jest dokąd? Do ołtarza czy do wieży? Do wieży. Czy ja chcę najpierw iść do ołtarza, czy ja chcę najpierw iść do wieży? Tutaj jeszcze jest, jak widzicie, pasiarnia, że tak to nazwę. Tutaj możemy sobie zadanie zgarnąć. W sumie chyba czemu nie? Tylko najpierw sobie weźmiemy rzeczy od gościa z chaty. Nic jakiegoś bardzo szczególnego, ale się przyda. Witaj. Witaj. Panie Edgarze Alanie Poe. Mogę tak powiedzieć? Nie wiem. 60 zręczności, kurde. Porządny witaj. Obywatel. Witaj, nieznajomy. Jesteś żołnierzem króla. Tak, no to mile witam. Jesteś pasterzem. Jak widzisz. Zastanawiam się tylko, jak długo. Co chcesz przez to powiedzieć? To proste. Jeśli nie będę miał owiec, przestanę być pasterzem, prawda? Słusznie. Ale masz owce. Na razie są. Ale jeśli wszystko tak dalej pójdzie, to nie będę ich miał, a sam pójdę żebrać. A jaki masz problem z owcami? Z owcami. Z nimi nie mam problemów. Tylko z gryfem, który podkrada moje zwierzęta. Gryfem. Co to za stworzenie? Co? Nic nie wiesz o gryfach, największych z latających drapieżników. Nie, bo gryfów nie ma na Etechaanos, ani w Khorinis. A w Myrtanie ich nie widziałem. Widocznie jeszcze nie byłeś w górach Myrtany, bo tam jest ich sporo. A przy okazji, w Arancie też są. Tu, na Tamorze, są dość rzadkie, ale niedawno w górach osiedlił się młody gryf i teraz podkrada moje owce. A gdzie gniazdo jest tego gryfa? Jak już mówiłem, gdzieś w górach. Gdybym wiedział gdzie, to już dawno rozprawiłbym się z tą przerośniętą kurą. Może poszukasz go zamiast mnie? Dam ci 200 sztuk złota. Zgoda. Odszukam twojego gryfa. Dziękuję, nieznajomy. A przy okazji, Edgar jestem. Mam nadzieję, że wykończysz to bydle. Okej, no to widzę, wrócimy do Edgara trochę później. Na razie się tam nie będę pchała w stronę tego ołtarza. Pójdziemy w stronę wieży strażniczej. Bardzo ładnie w te jaszczurki wchodzą strzały z bełtów. Gorzej, że ona jak do mnie dobiegnie, to przynajmniej raz mnie trafi. Czy to w sumie takie złe? Nie wiem. Dzień dobry, witam. Jeszcze mi kąsacza brakowało. Wolałabym najpierw tego kąsacza jednak wykończyć chyba. Masakra.
Panie Goblinie! Ej, już jest kolejny poziom? I tego to się akurat nie spodziewałam, ale jestem ucieszona w sumie. Wyleczmy się troszkę. Takie dwie mniejsze możemy wypić. I co? I lecimy dalej. Teraz tylko pytanie, czy do wieży strażniczej to tędy powinnam iść, czy tam dołem? Ja nie do końca pamiętam, gdzie ta wieża jest w sumie. Możliwe, że tam na górze. A ty jak ty sobie... O nie! W sensie obróciło mi najpierw kamerę, zamiast wiecie co zrobić. Dobra, ja spróbuję tutaj przejść najpierw może jednak. Ej, no tak, to jest ładnie. Zobaczmy, co tutaj mamy? Do wieży strażniczej. Okej, to idziemy najpierw na górę. Zobaczymy, co nas tutaj może czekać. Nie widzę żadnych roślin. Dlaczego tutaj nie ma żadnych roślin? Do wieży obserwacyjnej. Strażniczej, obserwacyjnej. W sumie to jest jeden pieron. To jest jedno i to samo. Ten lokator to kuźwa działa? Działa niby. Oho, mamy towarzystwo, widzę, w wieży. Najemnika orków. Nic o tym nie wiem. Dobra, dorobimy save'a i spróbujmy coś wymyślić. Załatwię cię! Okej, pani najemnik orków. Masz trochę mocniejszy pancerz. Tak! O Jezus, ała! Nie! Wyciągaj bro... I po sprawie! Skąd oni zleźli? Ja nawet nie zauważyłam. Może tak go weźmiemy, co? Chodź tu. No nie! Nie! No i cholera jasna, trudno. Przynajmniej mnie nie dojechali wszyscy naraz. A, bo wy tam robicie cuda na górze. Trafię? Boże, jak mi się pozabijają, bo to będzie trochę... Ja nie trafię z taką ilością procent w kuszy. Trzeba tam iść do nich. Tu są schody, więc podejrzewam, że to tędy. Okej, ten jeden się zbugował. Nawet oboje się zbugowało. Nie, nie strzelaj we mnie. No nie! A, stary, naprawdę, przykro mi. Okej, udało się. Niestety, ale strażnika zabili. Notatka, dozorcy. Przynajmniej jest dobrze, bo mamy po zadaniu. Już jest zrobione. Tu jeszcze jakieś jedzonko. I na dole jeszcze zostawiłam coś. Szyneczkę konkretnie i żadnego kuferka nie ma. I co się stanie, jak przejdziemy sobie tutaj? Aha, ta wieża strażnicza jest nad tym. Dobra, to się tepnijmy. Tylko najpierw trzeba zjeść trochę serafisu. Powiemy od razu, że zadanie zostało wykonane. Teleportacja do miasta. I do Stefana idziemy, prawda? On nam to zlecił, z tego co pamiętam. Tylko jego tutaj nie ma. Czy on jest na zamku? Możliwe. No to do zamku.
Tak jest. Stoi tutaj. Byłem w wieży strażniczej. I co? Jakie masz wieści? Niestety złe. Wartownik nie żyje. Znalazłem tylko tę notatkę. Więc zabili go ci cholerni najemnicy orków. Na to wygląda. A niech to szlak. Nie można dopuścić, aby wieża znalazła się w ich rękach. Hm. Nie chciałbyś spróbować rozprawić się z nimi? Jeśli sobie z nimi poradzisz, zwiększę nagrodę do 200 sztuk złota. Hm, kusząca propozycja. Rozważ to dobrze. Ktoś musi zająć się tymi draniami. Oczyściłem wieżę z najemników. Dobra robota. Mam nadzieję, że to odstraszy innych najemników i nie wlezą do wieży. Oto twoja nagroda. No i pięknie. Kolejne zadanie udało się wykonać. No to w sumie został nam ten ołtarz, tylko... Czy ja tam chcę dzisiaj iść? Godzina. Znowu jest 14, więc jeżeli bym chciała iść spać, to znowu do rana. Tylko, że tym razem chyba bym się do świtu jednak przespała. Tak w sumie. Do świtu. No i możemy ogólnie połazić, możemy się pokierować mniej więcej w tamtą stronę. Teleportacja do miasta. Tak naprawdę i z miasta, i z plaży jest całkiem przyjemnie tutaj się poruszać, więc... W sumie wyspa wydaje się duża, ale dużo miejsc też jest takich, gdzie już byliśmy na przykład, albo gdzie łatwo się dostać. No właśnie, tutaj można sobie na skróty przejść. A my pójdziemy tutaj na górę. Ponieważ jestem ciekawa, co tutaj możemy znaleźć. Oprócz komara. Właśnie przypomniałam się, że tutaj są nowe potworki. Się tutaj niestety zablokowałam. O nie! Nie! Tak. Nie myślałam, że on się na mnie striggeruje. No on niestety właśnie zatruwa tymi oparami. Ja się niestety przyblokowałam, bo chciałam się pozbyć, wiecie, tej krwiopijcy, co tam latała. No ale niestety nie wyszło to typowo po mojej myśli. Co my tutaj mamy? To są jakieś rośliny. Zdążę? Nie. Niestety zlazł za mną. A szkoda. Bo znowu mnie zatruje. No ale dobra, przynajmniej już nie było tak źle jak wcześniej. Ja najlepiej jednak na odległość. To jest tylko kretoszczur. Dobra, nie panikuj. Tylko kretoszczurek. Tam coś jest na górze. Ja słyszę tą paskudę tego rozpruwacza. On się chyba z góry na mnie striggerował. Jakimś cudem. Trzeba będzie zainwestować w coś do leczenia, bo jak tak dalej pójdzie, to naprawdę będzie krucho z nami. Ej, czajcie to, że on zlazł tutaj na dół, się poobijał? Specjalnie po to, żeby mi przypierdzielić? No, ja niestety umarłam. Dobra, spróbujemy go pokonać z kuszy. Może trafię. No kurde, przecież nie stoję tak daleko. Cholera jasna.
To chyba przez to, że on tak jakby jest w drzewie. Więc niestety muszę się poświęcić i go wyklepać standardową metodą. Niestety. On bardzo dużo mi ściąga życia, no ale co ja mam zrobić? No nic nie zrobię. Co my tu mamy? Tam już są kolejni przeciwnicy. Tam będzie warto chyba... Jak, gdzie my jesteśmy na mapie? Czemu tej mapy mi nie otwiera już teraz za każdym razem jak powinno? Aha, no tak. Tutaj w sumie na końcu tego cypla jest właśnie w sumie chyba ten ołtarz trochę też jego Adanosa. Tam nie wejdę. Tutaj są roślinki. Zastanawiam się, czy po drzewie jestem w stanie się wspiąć. Czy muszę jakoś inaczej pokombinować. Odnośnie zdobywania, kurde, przedmiotów stałych. Ja się zaraz tam cheatnę, bo ja powinnam być tutaj w stanie wejść, tylko że mnie drzewo blokuje. Ja mam to po prostu gdzieś. Może już teraz wlazłam między tekstury, więc trzeba... zrobić F8. Trudno, prześpimy się, bo ja nie będę tutaj tracić 1000 lat. Tutaj da się wejść, wierzcie mi, że się da, nie wiem, od góry, kurwa, tak jak ja wchodziłam, może nawet tędy się, kurwa, da, nie, tędy się nie da wejść, jak już mamy Marvina, to z niego bym chciała skorzystać. O. Tutaj się nic nie wydarzyło, mam broń gdzieś swoją, pięknie, moją też kuszę mam, pięknie. I moją tarczę mam. I oto tak właśnie to wygląda. Moi drodzy, dzięki wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trochę pobagowane było pod koniec, no ale to już nie jest moja wina. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla was ten film. W kolejnym odcinku oddamy sobie zadanie z tym gryfem do tego pastuszka, który tam nam to zlecił. I myślę, że wybierzemy się w okolice ołtarza Adanosa, żeby tam pochodzić, odkryć tam ten obszar. Myślę, że będzie fajnie. Dzięki wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!